17 maja wspominamy błogosławionego Jana Ziatyka, prezbitera i męczennika. Jan urodził się 26 grudnia 1899 roku w ubogiej rodzinie grecko-katolickiej w Odrzachowej koło Sanoka. Gdy miał 14 lat, zmarł jego ojciec, a rodziną zaopiekował się jego starszy brat. Był dobrym, posłusznym i pobożnym dzieckiem. W Sanoku ukończył gimnazjum i rozpoczął przygotowanie do kapłaństwa w wyższym seminarium grecko-katolickim w Przemyślu. Był bardzo zdolnym studentem. 30 czerwca 1923 roku przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1925-35 pracował w seminarium w Przemyślu. Był wychowawcą kleryków, wykładowcą katechetyki i dogmatyki. Troszczył się o duchowe i intelektualne przygotowanie studentów do kapłaństwa. Przy tym nie zaniedbywał troski o swój własny rozwój duchowy. Pełnił także obowiązki katechety w miejscowym gimnazjum grecko-katolickim dla dziewcząt w Przemyślu. Dojrzewało w nim pragnienie życia zakonnego. 15 lipca 1935 roku, mimo próśb znających go kapłanów, wstąpił do Zgromadzenia Księży Redemptorystów. Po odbytym nowicjacie skierowano go do pracy w Wyższym Seminarium Duchownym we Lwowie. W czasie II wojny światowej pełnił funkcję przełożonego domu w Tarnopolu i zboiskach koło Lwowa. W niedzielę 17 października 1948 roku wszystkich redemptorystów internowano w klasztorze Studytów w Uniowie. Tam zgromadzono wszystkich zakonników grecko-katolickich z zachodniej Ukrainy. W tym też roku władze radzieckie deportowały do Belgii ojca Józefa de Woszta, prowincjała we Lwowie. Zdążył jeszcze przekazać urząd prowincjała ojcu Janowi, jako osobie najbardziej zaufanej i przygotowanej do tego zastępstwa. Władze zainteresowały się Janem w szczególny sposób. Aresztowano go 20 stycznia 1950 roku. Śledztwo trwało prawie 2 lata. Był 72 razy przesłuchiwany, zawsze nocą, zawsze torturowany. Zmuszano go do przejścia na prawosławie. Często był bity do nieprzytomności. Bity tak, że nawet znajomi współwięźniowie nie mogli go rozpoznać. Cierpiał, ale wytrwał w wierze. 21 listopada 1951 roku w Kijowie zapadł wyrok. 10 lat łagru na Syberii. W Wielki Piątek jeden z oficerów pobił go kijem, oblał zimną wodą i zostawił na syberyjskim mrozie. Zmarł 17 maja 1952 roku w niedzielę wielkanocną, wierny do końca swojemu mistrzowi. Papież Jan Paweł II beatyfikował go 27 czerwca 2001 roku we Lwowie. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dla chwały swojego Kościoła dałeś zwycięstwo w męczeństwie błogosławionemu Janowi, który upodobnił się do Chrystusa w jego męce i śmierci. Spraw, abyśmy wstępując w ślady męczennika, osiągnęli radość wieczną. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.